Witam kosmonautów i kosmonautki, a także młodych adeptów do poruszania się w przestworzach. Dzisiaj e, e, pokażę Wam, jak tworzyć purę płynności na sieve chain. No i zaczniemy. To prośba do Was, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybował kanału, to żeby to zrobił, bo to pozwala mi się rozwijać i daje motywację do pracy. Ja już wcześniej pokazywałem Wam takie bule płynności testowe na osmozis, a dzisiaj się zabierzemy za dex. Thief Chain i stworzymy sobie tutaj pulę płynności. Co będzie Wam potrzebne i gdzie trzeba będzie wejść? Po pierwsze, musicie posiadać cząstkę Rowana. Rowan to jest ta kryptowaluta, token dedykowany do tej platformy. No i my musimy posiadać chociaż cząstkę na tą pierwszą transakcję, jeżeli ktoś jeszcze nie działał na tej platformie. W jaki sposób można go uzyskać? Są dwie drogi. Pierwsza, ja Wam wkleję link pod filmem do takiego kraniku, gdzie przeleję Wam, jak wkleicie swój adres. Adres można sobie Słuchajcie wziąć stąd. Już Wam pokazuję, jak wejdziecie sobie w portfel Kepler. To na portfelu Kepler są różne sieci. I jest również sieć Thief Chain. To jest to, co nam potrzebne będzie. Wchodzimy sobie tutaj, rozwijamy. Tu mamy na górze taką strzałeczkę i zjeżdżamy sobie na opcję Thief Chain. I tutaj macie swój adres Sifchain, i tutaj z tego kraniku przyznawam wam jakąś cząstkę na tą pierwszą transakcję. To jest pierwsza droga. Druga, gdyby równoległa również tutaj do tej samej, to na Discordzie swego czasu na kanale Sifchain, jak wejdziecie w stronę Sifchain, wejdziecie i kanał Discord sobie dodacie. To tam również dając prośbę o to, żeby na tą pierwszą transakcję wam przesłali, swego czasu również przesyłali na tą pierwszą transakcję. Druga możliwość. To jest sytuacja, w której na Deksie Osmosis jest już dodany Rowan. No i tutaj możecie sobie za dowolną kryptowalutę zamienić właśnie tego Rowana. I to jest dosyć wygodna tutaj sprawa. Bardzo łatwo się na Osmozis poruszać. Także jeżeli ktoś nie działał to polecam ewentualnie zobaczyć u mnie film na kanale i wtedy możecie sobie tego Rowana zakupić. Dobrze, to tutaj zamykam. Czyli na portfelu musimy posiadać tego rowana, zaraz wam jeszcze pokażę. Przelałem sobie tego jednego rowana. Mamy tutaj jednego rowana, który będzie mi potrzebny na tą pierwszą transakcję. Może być nawet trochę mniej, tam jest 0,25, 25. Ale przelałem jednego sobie rowana. No i stworzę sobie pulę płynności. Zamienię sobie jednego atoma. Atoma jednego. Stworzymy pulę płynności, zaraz wybierzemy, zobaczymy jaka jest. Czyli takie za jednego atoma, testowo zobaczymy po miesiącu czasu, ile zarobimy, czy dotknie nas ewentualnie nietrwała strata, jakie będą wyniki na tej platformie. Wchodzimy sobie na deks Sieve Chains Finance, wkleję Wam link w opisie i bardzo ważne jest, żeby się połączyć tutaj z tym deksem. Poprosi Was o połączenie się z Metamaskiem i Będziemy musieli się połączyć również pod firmą Kepler. I tutaj, jak zjedziecie na dół, jest Connected Wallets. To można sobie rozwinąć. Tutaj trzeba każdą z tych sieci osobno sobie dodać. Yy, można dodać tylko te, które ewentualnie będziemy wykorzystać, na przykład Cosmos yy, Hub, czyli będę przelewał tego atoma, ale proponuję sobie dodać wszystkie po kolei, bo na przyszłość już po prostu będziecie mieli. Yy, tutaj, teraz Station nie musicie dodawać, a pozostałe to są, to są sieci z kosmos ekosystemu i tutaj jest, ponieważ SifChain <laughs> ma jeszcze sieć Ethereum tutaj korzysta, to można, te, to tego metamaska trzeba też połączyć, żeby wam tam nie dawał komunikatów. Czyli mamy połączone wszystkie sieci i teraz mojego jednego atoma muszę przelać na ten DEX. Nie można od razu tradeować, tylko najpierw trzeba przelać tego atoma jednego na DEX. Wchodzimy tutaj w balances i tego, mojego, tego jednego atoma zaimportuje na ten DEX. Tutaj, jeżeli chodzi o Rowan, on się będzie już wyświetlał na DEXie. Nic nie musicie robić. Tutaj nic nie importujecie, ponieważ to jest dedykowany token dla tej platformy, to on się będzie tutaj wyświetlał. Natomiast jeżeli jakąkolwiek kryptowalutę chcecie przelać do tego, żeby wykonać jakiegoś swapa, a później stworzyć pulę płynności, to należy sobie przelać i zaimportować, tak to się tutaj nazywa. No ja posiadam jednego atoma. Jeżeli ktoś nie ma atoma, to też odsyłam do filmów u mnie na kanale Start Cosmos Ecosystem. Tam macie jak stworzyć portfel i jak kupić atoma. Posiadam jednego atoma, będę go importował tutaj. Klikamy na import. I teraz będzie właśnie tutaj ten komunikat. Taki, takie okienko, w którym będziecie się decydować na ilość przesyłanej kryptowaluty. No ja decyduję się na przesłanie jednego. Najpierw muszę poczekać, jak tutaj mi się wyświetli balances. Mam balans jeden z małym układem. E, pamiętajcie, że musicie mieć ciut więcej albo, albo przelewacie ciut mniej, ponieważ <laughs> potrzebne będzie tutaj na. Zaraz zobaczymy, jedynka. Czy, czy tutaj będziemy <laughs> płacili FIM? E, confirm. Tak, czyli wpisałem jedyneczkę, potwierdzam transakcję i zaraz zobaczymy, czy będzie potrzebny atom, czy to będzie opłata w RUAN-ie. Bo już nie pamiętam, chyba będziemy mieli opłatę cząstkową w atomie i dlatego zaraz zobaczymy, bo już prawdę powiedziawszy nie pamiętam, ale zaraz się wyjaśni nam tutaj sprawa. To będziemy wiedzieć, co jest potrzebne na FI transakcyjne, tak? Z czego nam będzie pobierać to FI transakcyjne? Czy skryptowaluty atom? Tak. Czyli jeżeli chcecie przelać jednego atoma, to musielibyście posiadać jeden i z małym okładem. Zwróćcie uwagę tutaj, koszt to jest 0,005 atoma. Można wybrać tą low transaction, czyli to jest 15 centów, żeby tutaj dokonać importu naszego atoma. Tak? Czyli jeżeli miałbym jednego atoma, no to wtedy musiałbym przelać na przykład 0,97, tak? A ja posiadałem jeden z moim układem, więc jestem w stanie przelać pełny atom. Robię approve, potwierdzam i teraz muszę chwilę poczekać, jak ta transakcja się zatwierdzi. W momencie, kiedy się zatwierdzi, to ten jeden atom wyląduje mi tutaj na tym deksie. Z portfela zostanie zdjęty i... Wyląduje na DEXie, a już jak będzie na DEXie, to ja będę mógł dokonywać sobie dowolnych operacji. Teraz tutaj jest komunikat jeszcze, że się importuje, czyli import w toku. No i widzicie, zaimportował się ten jeden atom. Możecie oczywiście jakąś inną kryptowalutę. Zalecam przy przelew kryptowaluty, która jest w kosmos ekosystemie. Tak jak widzicie, tutaj są różne kryptowaluty. Przy yy, kryptowalutach ze znaczkiem takim Ethereum, to jest w yy, sieci. Ethereum. I tutaj koszt przelewu ewentualnie byłby wyższy. Natomiast każda kryptowaluta, która tego znaczka obok nie posiada, to są kryptowaluty z kosmos ekosystemu, i tutaj są bardzo niskie transakcje. Tak jak widzieliście, 15 centów koszt zaimportowania tutaj. <gryczny> Mam jednego atoma. Chcę stworzyć pulę płynności. Zanim ją zrobię, to hm, z, m, m, muszę zerknąć, jakie pule płynności są do dyspozycji tutaj na tym deksie. <gryczny> I mamy. Podzieliłbym to na dwie grupy. Pierwsza grupa to są pule płynności, które posiadają oprocentowanie 100% i druga grupa to są takie dedykowane pule, na które głosują, głosuje społeczność, wybiera na dany miesiąc, która pula płynności ma mieć podwyższone oprocentowanie. Do jakiej pary? No i ktoś tutaj wybrał parę atom Rowan, ale zwróćcie uwagę, że również są też inne. Więc tego atoma mógłbym na przykład sobie zamienić na jakąś inną, inną, inny token, który miałby tej puli być. Pule płynności, które na tym deksie są, zawsze będą do, do Rowana. Rowan plus inny token, który chcecie sobie wybrać. Ja mam Atoma, więc będę robił do Atoma. Gdybyście chcieli zrobić do innej pary, na przykład do Juno, no to musielibyście posiadać Juno. Albo wtedy przelewalibyście bezpośrednio z Balances, tego, ten juno, jeżeli posiadalibyście w portfelu, to jest pierwsza możliwość, jaką możemy wykonać. Albo druga, przelaliśmy sobie atoma, wchodzimy wtedy w swapa i w swapie możemy y, zamienić naszego atoma na ten token juno. Wchodzimy wtedy w atoma, w, w swap wchodzimy, wybieramy atoma. Tutaj wybieramy sobie juno. Juno. No i teraz musielibyśmy tutaj poczekać chwilę. Aha, tutaj musimy wpisać. Pamiętamy teraz. Taka sytuacja, że jak będziemy tworzyć pulę płynności, to jest nam potrzebne 50% w jednym tokenie i 50% licząc do dolara w drugim tokenie, ponieważ jeden token to jest zawsze Rowan, a drugi token to jest dowolny, który wybierzemy. Więc ja tego jednego atoma musiałbym Połowę. Kupić Juno, jeżeli chciałbym do pary Juno. A za drugą połowę kupić Rowana. I tak to, słuchajcie, wygląda. Ja się decyduję na pulę płynności Atom Rowan, więc teraz muszę posiadać również Rowana w tej puli płynności. Na, wybieram sobie Rowan. Mam Rowana. I za połowę zakupuję sobie. E, dokonuję zakupu tutaj za połowę tego atoma. Potwierdzam, no i tutaj jest ten moment, w którym gdybyście nie posiadali tego Rowana na platformie, to nie dokonalibyście teraz tutaj tej transakcji. Dlatego na tą pierwszą transakcję potrzebny jest nam chociaż cząstkę tego Rowana, stąd możemy sobie wziąć z, tej, z tego setu albo z zakupu z Osmozis. No i teraz będzie właśnie ten moment, zamieniam moje aktywo, które na DEX sobie zaimportowałem, na ROANy. No i teraz będzie ta pierwsza transakcja, więc tu pobiera nam właśnie w ROANie. Zaraz zobaczymy, jaki jest koszt i ile byście potrzebowali mieć na, ten, na tą pierwszą transakcję. Wydaje mi się, że 0,25 ROANa, czyli jakieś 2 centy, to tyle byłoby Wam potrzebne, żeby dokonać tej pierwszej transakcji. Tak, 0,25 Ruana to jest ta minimalna wartość, która byłaby Wam potrzebna na pierwszą transakcję, ale ja proponuję nawet przelać sobie pół Rwana albo jednego Rowana zakupić tam, albo yy, spróbować na yy, właśnie na tym VCE, to tam Wam przeleją. Ja opłatę wybieram niską. Niska, średnia i wysoka transakcja to są opłaty, które yy, powodują, że yy, coś się dzieje szybciej, tak? Przy low ta transakcja trwać może trochę dłużej, przy high ta transakcja powinna teoretycznie trwać szybciej. Ponieważ mi się nie spieszy, wybieram low. Chcę oszczędzić na FI transakcyjne, chociaż i tak są małe 2 centy, ale po co płacić więcej? Zamieniłem sobie moje pół mojego a jednego atoma, pół atoma na ROANy i już jestem gotowy do utworzenia puli płynności. Wchodzę na pól. Mam pół atoma i odpowiednią ilość yy, ROANów do stworzenia puli. Szukam puli, którą, o której żeśmy mówili, czyli rowan Atom. 300% to jest to, co mnie interesowało. Tutaj trzeba rozwinąć sobie, i tutaj jest dodawanie do puli płynności. Wybieram Add Liquidity. Przepraszam. I teraz muszę dodać pół na pół. Wystarczy wybrać opcję Max jednego albo drugiego tokena. Pamiętajcie, żeby też tutaj wam coś zostało, tego rowana, tak? Czyli jak będziecie tworzyć pulę płynności, to czasami warto sobie na przykład zakupić gdzieś tego rowana może ciut więcej, albo tutaj zesłapować, bo później takie transakcje, które będziemy gdzieś wykonywać, czyli będziemy zdejmować pulę płynności, czy teraz tworzymy pulę płynności, no to też ta opłata transakcyjna te 2 centy będzie na przykład, tak. Ponieważ ja mam jeszcze 0,75 teoretycznie rowana, czyli będę miał na dołacenie transakcji, I 178, a mam 179 tutaj, tak? Nacisnąłem max do atoma, czyli zostanie mi jeszcze jeden niecały rowan na ewentualne transakcje, które teraz będą, czyli na tworzenie puli płynności, dodaję tą pulę płynności, nacisnąłem max, potwierdzam i będzie ta opłata kolejna przy tworzeniu puli płynności. Też możemy wybrać sobie 0.25 i zerkniemy, ile nam jeszcze ewentualnie zostanie, a zanim to zrobimy, to zerkniemy, Ile ta pula płynności wynosi i jaka liczba dokładnie tokenów jest w tej puli płynności. Zapiszemy sobie to. Ja sobie to wpiszę później do arkusza. I w przyszłym miesiącu na początku marca pokażę Wam rezultaty, jakie wyszły tutaj z tej puli płynności. Znowu bo mogę wybrać Low Transaction, approve. Czyli mamy 178. Przecinek 28 Rowanów tak? i 0,5 atoma. Wpiszemy sobie również, jakie są ceny na dzień dzisiejszy, bo to jest bardzo ważne. Zamkniemy close. No i tutaj zwróćcie uwagę, pokazuje nam teraz, daje nam informację, moja pula płynności jest w takiej parze i ilość tokerów, która tutaj posiadam. Więc to ja sobie wpiszę do arkusza później, wpiszę za chwilę też również ceny. I komunikat kolejny, wartość tej puli. Stworzyłem sobie pulę płynności o wartości 31 dolarów 29, 29 centów. Spiszę sobie też tą wartość. No i to jest to, jest to co nas będzie interesowało. I tutaj mamy jeszcze, o widzicie, tu pokażę 29, a tutaj 19, tak? To wpiszę 31,19. Tutaj może już być jakaś zmienność cenowa, tam Rowan może kilka... Miejsce po przecinku, gdzieś tam się cena zmieniła. Czyli 31,19. Wpisuję sobie to do arkusza i za miesiąc sprawdzamy, jak się to zachowało. Ile nam ta pula płynności zarabiać będzie, i gdzie te zarobki nasze są. Już wam pokazuję. Tu jest taka opcja Rewards. Wchodzimy w opcję Rewards. I w opcji Rewards tutaj, w tym miejscu, będziecie mieli. Tą wartość, ilość tych tokenów, które zarobicie. Zarabiamy na tym dexie w rołanie. Tutaj później yy, yy, będzie sytuacja taka, że sklejmuje Wam się, czyli Wasz zarobek trafi na portfel nie codziennie, nie yy, jakoś tutaj, klejmując go, tylko słuchajcie, tutaj mamy we wtorek. We wtorek nam to trafi, trafi nam to, tutaj będzie widoczny na opcji Balances. Tak, albo druga opcja, tutaj mamy Balances, to będzie widoczny ten rollout, Tutaj yy, w każdy wtorek będzie ten przelew robiony, albo tutaj mamy opcję, rozwiniamy sobie portfel, wybieramy sobie sieć Sifchain Chain i na sieci Sifchain. Chain. Yy, tutaj mamy w tej chwili Cosmos Hub, więc musiałbym zmienić. Sprawdzam sobie sieć Shift Chain. I już ją wybieramy. I tutaj zwróćcie uwagę. Yy, o, 0,49 Rowana to jest to samo i tutaj w available e, we wtorek każdy Wam wylądują te tokeny z Waszego e, e, zarobku. Czy nasz zarobek jakiś tam będzie lądował. Dobrze, e, tak wygląda tworzenie puli płynności. Sprawdzimy sobie jak się zachowa ta pula płynności, ile ewentualnie na niej zarobimy i czy byłaby nietrwała strata. Tu pokażę Wam później już, wytłumaczę dokładnie i pokażę jakie rezultaty są. Z tej puli płynności na Sieve Chain. Myślę, że to było zrozumiałe. Jeżeli nie, to piszcie w komentarzach ewentualnie, jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy. Na koniec prośba do Was o subskrypcję kanału. To jedna rzecz. Druga, przypominam o konkursie. U mnie na kanale jest materiał Konkurs. Dla moich widzów organizuję konkurs, w której są dwie nagrody w Stablecoinach. No i zachęcam do oglądania innych również materiałów na kanale. Dzięki. Cześć.